Cześć, ja jestem Liduch, a to Skrypta TV. W dzisiejszym odcinku zabiorę was na Morze Blasku. Proszę nie mylić tego miejsca z Blaskiem znanym z pierwszej części Fallouta. Przy okazji zapraszam was na odcinek poświęcony właśnie Blaskowi. Link znajdziecie w komentarzach. No ale wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka. Morze Blasku to silnie napromieniowany obszar znajdujący się na zachodnim oraz południowo-zachodnim skraju wspólnoty. Nie jest to morze tylko pustkowie, na którym kiedyś znajdowały się lasy oraz miasteczka. Przed Wielką Wojną w tym miejscu znajdowało się kilka obiektów o znaczeniu strategicznym dla armii amerykańskiej, m.in. magazyn broni jądrowej, z tego powodu obszar ten padł ofiarą największego znanego w trakcie Wielkiej Wojny bombardowania nuklearnego. Niszczycielska moc atomu zmieniła to miejsce nie do poznania, całkowicie niszcząc faunę i zmieniając obszar w jałową, silnie napromieniowaną pustynię, która pozostała taka po dziś dzień. Po Morzu Blasku walają się wraki samochodów, gruzy budynków, a także zwęglone drzewa. Z Morza Blasku przychodzą do wspólnoty radioaktywne burze. Widoczność na Morzu Blasku jest słaba. Pył, promieniowanie, radioaktywne burze ograniczają widoczność do minimum. Lepiej nie zapuszczać się tutaj bez odpowiedniej ochrony, takie jak medykamenty oraz pancerz wspomagany lub też kombinezon ochronny. Jednak to niepromieniowanie jest tutaj największym zagrożeniem dla człowieka. Morze Blasku zamieszkiwane jest przez różne bestie, takie jak góle, rat, skorpiony czy też szpony śmierci. Nie jest to jednak obszar całkowicie niezamieszkały. Gdzieś na południowym zachodzie znajduje się krater zamieszkiwany przez dzieci atomu, a jeszcze dalej w jaskini samotnie mieszka dr Brian Vergil, były naukowiec instytutu. Wyprawa na Morze Blasku, mimo że ciężka. Może się jednak opłacić. Znaleźć tutaj można rzadkie przedmioty, niedostępne nigdzie indziej we wspólnocie. To jednak zadanie tylko dla najodważniejszych poszukiwaczy przygód. W tym odcinku to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!